Prezes PiS przed komisją śledczą. Polacy zabrali głos. Jak wypadł Jarosław Kaczyński podczas zeznań przed komisją do spraw Pegasusa? Pozytywne zdanie na temat wystąpienia prezesa PiS ma 19,4% uczestników sondażu SW Research, negatywne natomiast 42,1% badanych. 15,7% respondentów stwierdziło natomiast, że prace tej komisji śledczej ich nie interesują. Jarosław Kaczyński przed komisją do spraw Pegasusa stanął w ubiegły piątek, 15 marca. Już od początku przesłuchanie nie przebiegało spokojnie, bowiem prezes PiS stwierdził, że nie jest w stanie złożyć przyrzeczenia, bo nie może powiedzieć wszystkiego, co wie. Rozumiem przepisy prawa, obawiam się, że tutaj są poważne kłopoty. Muszę uzyskać zgodę od premiera, inaczej nie mogę niczego ujawnić, oznajmił. Ostatecznie złożył on przyrzeczenie, nie wypowiadając jednak całej formuły, nie przyrzekł, że nie będzie ukrywał niczego, co jest mu wiadome. Jarosław Kaczyński na komisji. Może se pan prosić, dalsza część przesłuchania również przebiegała w atmosferze częstych polemik czy nawiązań do naleśnikarni. Skierowanych w kierunku posła Witolda Zembaczyńskiego, co spotkało się z upomnieniem ze strony przewodniczącej komisji Magdaleny Sroki, aby nie robić szopki. Prezes PiS również między innymi na prośby Tomasza Treli o odpowiedź na pytania dotyczy zakupu Pegasusa zareagował stwierdzeniem, a to może se pan prosić. Po zakończonym posiedzeniu komisji Kaczyński ocenił, że stracił cały dzień. Uznał także, że służy to celom propagandowym, a przedstawiciele obecnego obozu władzy wychodzą z założenia, że to wielkie urojenie, afera Pegasusa, redaktor, stworzone przez media na zlecenie sił rządzących, jest prawdziwe. Komisja do spraw Pegasusa. 42% respondentów uważa, że Kaczyński wypadł niekorzystnie w najnowszym sondażu SW Research dla rp.pl. Respondentów zapytano o to, jak ich zdaniem wypadł prezes PiS na przesłuchaniu. Uczestnikom badania zadano pytanie, jak ocenia pan zeznania Jarosława Kaczyńskiego przed komisją do spraw Pegasusa? Według 19,4% respondentów prezes PiS wypadł korzystnie. Innego zdania jest natomiast 42,1% osób, które wzięły udział w badaniu, te oceniły jego występ jako niekorzystny. 22,9% osób nie miało zdania, a 15,7% przekazało, że nie interesuje się pracami tej komisji śledczej. Reklama Jarosław Kaczyński zeznając przed komisją zaprezentował się niekorzystnie zdaniem 45% kobiet i 39% mężczyzn. Opinię taką podziela co druga osoba po 50 roku życia i niemal taki sam odsetek, 48%, respondentów z wykształceniem wyższym. Negatywnie zeznania Jarosława Kaczyńskiego ocenia połowa respondentów, których dochody mieszczą się w granicach od 5001 do 7000 zł netto oraz nieco częściej niż co druga osoba, 52%, z miast liczących od 100 tysięcy do 199 tysięcy mieszkańców, skomentował wyniki badania Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research. Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu online SW Panel w dniach od 19 do 20 marca 2024 roku. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18 roku życia, podano, jak także zaznaczono w podsumowaniu sondażu, wyniki nie sumują się do 100% ze względu na zaokrąglenie ich do pierwszego miejsca po przecinku.